Witam wszystkich, Mateusz z tej strony, Jeep Reptas. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam maluchy z łączenia, z szóstego łączenia w tym roku. Łączenie było samiczka Pastel Desert Ghost z samcem Enchi Calico Head Ghost. Oczywiście Desert Ghost i Ghost to są dwa zupełnie różne geny, nie są kompatybilne, więc wszystkie tutaj maluchy są 100% Head Desert Ghost i 50% POS Head Ghost. Także zacznijmy od samiczki. Tutaj mamy samiczkę Pastel Enchi. Jak widzicie, już zaczynają się zbliżać do wylinki. Generalnie wyszły z jajek kilka dni temu, więc już się zaczynają robić mętne. Ale oczywiście zrobię, nagram też filmik, jak tylko wylinieją. Ogólnie jest bardzo fajny rozkład płci, ponieważ mamy same samiczki z wyjątkiem dwóch Enchi Calico, które są samcami, do których zaraz dojdziemy. Także samiczka Pastel Enchi. Lecimy dalej. Tutaj mamy Enchi Calico. Jeden, nie wiem czy to samczyk, czy samiczka, w tym momencie nie pamiętam, ale takie oto sztuki mamy trzy. Bardzo mi się podoba, jak Enchi współpracuje z Calico. Naprawdę fajna kombinacja. Lecimy dalej. Enchi Calico numer 2. Bardzo fajne kolorki. Fajny wzór tu przy brzuchu. Generalnie super. No i numer 3. Enchi Calico, proszę bardzo. Mega fajnie te dwa geny współpracują ze sobą. Lecimy dalej. Tutaj mamy samiczkę Pastel Calico. Najmniejsza z całego zniosu, ale to niczym nie przeszkadza, szybko nadrobi. To co Calico tutaj robi z pastelem też jest fajne. Do tego Head Desert Ghost na pewno coś tam rozjaśnia. Także taka oto samiczka Pastel Calico. Tutaj druga samiczka Pastel Calico. Ta ma nawet bardziej wykręcony wzór w sumie niż tamten. Widzicie tutaj te boczki. Całkiem fajnie to wygląda. Także mamy sporo samiczek w tym zniosie. Lecąc dalej, mamy rodzyneczki tak zwane, czyli to na czym najbardziej nam zależało, czyli trzy genóweczki tak zwane. I tutaj mamy Pastel Enchi Calico. No i zobaczcie co tu się dzieje w ogóle po bokach. Super. Naprawdę fajnie to współpracuje ze sobą. Jestem bardzo ciekaw jak one będą wyglądały po wylince. Bo myślę, że lipy nie będzie, że tak powiem. No i tu mamy jedną z tych samiczek właśnie. Ta jest dosyć taka bojaźliwa, strasznie się zwija w kulkę. Więc pokażę Wam tą drugą, którą to najprawdopodobniej sobie zostawię właśnie. Bo ta ma jeszcze bardziej wyczesany wzór tu po bokach. Znaczy na pewno sobie zostawię którąś z tych dwóch, ale zakładam, że to będzie ta jednak mimo wszystko. Fajny wzór na głowie, przejaśnienia. No i to co się dzieje po bokach to jest naprawdę rewelka, nie? Także mamy znios numer 6. Jestem mega zadowolony. Mówię na 8 młodych, 6 samic, 2 samce. Super. Także jeden Enchi Calico samczyk zostanie. Ta samiczka też zostanie do dalszej hodowli. No i tyle. Oczywiście jak tylko wylinieję, no to zrobię aktualizację. Wrzucę nowy filmik już po wylince, bo na pewno niektóre nabiorą kolorków. Będą wyglądały superancko. Także mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, no to oczywiście polubcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym.